Piotrek, w dosyć nietypowym miejscu się spotykamy. To jest sala, którą wy zaadoptujecie tutaj w Dzierżoniowie, będziesz teraz prowadził treningi. Powiedz coś o tym więcej. Dostaliśmy tutaj od miasta, od pana burmistrza salę, obiekt, którym mamy się opiekować, mamy tutaj o niego zadbać. Jak widać, stan no jest ciężki, no ale cieszymy się w ogóle, że dostaliśmy obiekt i to jest najważniejsze. Teraz troszeczkę musimy go podreperować. Szukamy, zbieramy jakieś pieniążki, szukamy sponsorów, szukamy chętnych, nawet nie chcemy pieniążków, chcemy takich nawet ludzi, którzy by nawet fizycznie przyszli i coś tu porobili. A jak już to wszystko się zbierze, każdy jakoś tam pomoc, będzie pomoc od ludzi, to chcemy zrobić taki profesjonalny gym. Chcemy tu wstawić dwa ringi, chcemy zrobić siłownię, pokoje. Takie prawdziwe zaplecze też trzeba, też o to się właśnie staramy, też było profesjonalne. No i chcemy tutaj zrobić taką, że jak powiem, główną bazę treningową, gdzie można będzie, że jak powiem, przyjechać na 2-3 tygodnie, dobrze posparować, dobrze się przespać, mieć ciszę, spokój. Takie coś budujemy, taką bazę i tak mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości, bo jak sami widzicie, to jeszcze jest daleka droga, remontujemy, ale w końcu może się skończy ta praca i będzie można już w pełni korzystać z tego obiektu. Para jeszcze leci z ust, ale ty też tutaj bierzesz udział w tych pracach różnych, tak? Bo własnymi rękoma coś robisz? Tak, no jak widzicie, tu już nie ma, na razie odgrzewanie nie działa, chociaż będziemy musieli może włączyć, bo to było zalane, sufit był praktycznie dziurawy jak sito, wszystko się lało. Wody nie ma, centralne nie działa, ale może za 2-3 dni będziemy starali się uruchomić centralne, żeby było troszeczkę cieplej, żeby to wszystko zaczęło odparowywać. Także, i jeżeli chodzi o mnie, to ja też to wszystko robię rękami. Dzisiaj poszedłem na trening, zrobiłem, czy w wszystkich ciuchach wyszedłem i zaraz praktycznie trzeba było te ciuchy wyrzucać do pralki, nie? Także każdy dzień tak wygląda, że udzielamy się ja, każdy z nas, tutaj kierownicy, trenerzy, cały zarząd. Masz jakieś wsparcie tutaj miejscowych, nie wiem, biznesmenów, miasta? Tak, miasto. No miasto nam dało ten obiekt, jesteśmy już z tego dumni, bo to rzecz była taka, że nam dali fajny obiekt, super obiekt, trzeba tylko go wyremontować. Tu ludzie nam sprzyjają, naprawdę firmy, nie chciałbym teraz wymieniać, na pewno już tutaj zrobimy na koniec, jak już wyremontujemy to oficjalne otwarcie i wtedy będziemy mogli pokazać i pochwalić się z tymi sponsorami, którzy doprowadzili do tego, że ten obiekt jest w takim stanie. No na razie są ludzie, tak jak powiedziałem, też są tacy ludzie, którzy na przykład nie mają nic, ale przychodzą i fizycznie pomagają, robią. Umiejętności mają muralarskie, to też tam coś tam pozarzucają i jest dobrze. Pokazywałeś mi jakieś tutaj jeszcze zrujnowane pokoje, które będą remontowane i mówisz o takim projekcie, że nie wiem, jakiś sparring partner przejdzie, będzie spał, prawda? Czyli generalnie, tak jak mówiłeś na początku rozmowy naszej, taka duża baza do treningu, coś takiego jak teraz Paweł Kołodzi w Krynicy robi u siebie. Czy to jest tak trochę pod tym kątem tego, co się działo z Maruszą Wachą u ciebie w Dzierżoniowie? No to można powiedzieć, że tak. Dzisiaj mieliśmy tego przykład i dowód, że co jest u mnie, Mateusz Mosterak, Paweł Głażewski, Kamil Łaszczyk, Kamil Szeremeta i niedługiej przyszłości może będzie Mariusz Wach i no i wszyscy będą tutaj, mam nadzieję, no, zjeżdżać i takie coś musimy stworzyć, bo i właśnie takimi kategoriami myślę, żeby zrobić taką prawdziwą bazę szkoleniową, gdzie można, mówię, tylko i wyłącznie poświęcić się tej dyscyplinie, a nie myśleć, czy w tych godzinach ktoś inny ma zajęcie, czy sala będzie wolna, czy będzie pokój, możliwość przespania się. Mamy być to, że jak powiem, dopięte od A do Z. No już przejdźmy do czysto bokserskich spraw. Wielkimi krokami zbliża się Polsat Boxing Night. Dzisiaj widziałem sparingi dwóch twoich podopiecznych, Pawła Gorzewskiego, Kamila Łaszczyka. Zacznijmy od Pawła. Teoretycznie wydaje się to łatwa dla niego przeprawa, natomiast wy na pewno się dogrywacie, tak? Bo to jest dopiero wasz drugi wspólny pojedynek. Jak ty to widzisz? Jak widzisz przez ten pryzmat kilku tygodni współpracy, no kilkunastu z Pawłem, jak widzisz te postępy jego? Bo pewnie takie widzisz. Nie, no nie ukrywam, że jestem tutaj zaskoczony pozytywnie. Z Pawłem się dogaduję już praktycznie
tak jakbym sobie to wymarzył. Nasze nawet nie musi być rozmowy, nasze spojrzenia już dają znać, co jeden od drugiego oczekuje. No mówię, jestem ogółem, jestem zadowolony. To, co chciałem do Pawłowi wprowadzić do jego techniki, do jego boksu, już to widać nawet na walce z silnikiem, widać to już na przyborach, na jakichś, jak powiem, treningach. Jeszcze nie ma tego tak w 100% w sparingach, ale mam nadzieję, że no i oczywiście też będziemy to widzieli to też i w walkach, ale już powoli to zaczyna pracować to, co ja bym od Pawła oczekiwał, tak? Także już powoli Paweł to zaczyna wdrażać już nawet i w sparingi i mam nadzieję, że w długiej przyszłości walki. Paweł jest niezwykle doświadczonym zawodnikiem, często zmieniał trenera. Łatwo jest zmienić takiego doświadczonego, no bo pewnie jest łatwiej juniora ukształtować niż tak doświadczonego faceta, jakim jest Paweł. No oczywiście, taka jest prawda. Wiadomo, że zawodnik, który już jest w jakiś sposób ułożony, robi to przez tam kilkanaście lat i nagle ktoś przychodzi i chce go zmienić i myśli, że ta zmiana przyjdzie tam w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca. Nawet nie raz, rok i dwa lata trzeba czekać na i dłużej, żeby jakieś takie zmiany były dosyć widoczne. Tu, tak jak powiedziałem, w przypadku Pawła już zaczyna Paweł to robić automatycznie, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, akcje, które się robi w ringu, wychodzą automatycznie, to są wypracowane setki tysięcy razy na treningu, które później się wykonuje w walce. I tu Paweł tak już zaczyna powoli to zaczyna działać. Są lepsze i gorsze sparingi, ale już tych lepszych już zaczyna widać to, co ja od niego oczekuję. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem i też o tego zapytałem. To są takie moje obserwacje. Paweł zawsze bardzo fajnie bił lewym podole hakiem w okolicy wątroby. Lewy sierp to chyba też jeden z tych jego atutów, ale jakoś nigdy nie widziałem prawej ręki Pawła. Czy podzielasz moje zdanie? Staracie się nad tym pracować? No akurat powiem ci szczerze, że nie pracujemy nad tą prawą ręką, bardziej pracujemy nad balansem, nad ruchliwością, nie staniem po akcji w miejscu, żeby nawet po lewym prostym coś zrobić, przejść w lewo, w prawo, zmienić ten kąt ataku, ruszyć głową. Wydaje mi się, że wtedy, jak już będzie to wszystko tak w miarę to ta prawa ręka będzie też dochodziła, bo możliwe, że Paweł za daleko wydłużał dystans, później chciał gwałtownie szybko go skrócić, nogi zostawały i ta prawa ręka nie dochodziła. Wydaje mi się, że jeżeli popracujemy nad tym, co ja powiedziałem, co ja bym od niego oczekiwał, to i prawa ręka też będzie dobrze pracowała. Paweł miał taki problem w przyszłości, że on taki spięty strasznie, nie? On wychodził, te bicepsy napięte, jakby każdy cios miał nakotować, a jak się bardzo chce nakotować, to najczęściej to nie wychodzi. No tak jest właśnie w przypadku Pawła. Dzisiaj nawet mieliśmy sparing, to chciałem, żeby Paweł zrobił sparing pierw z takim trochę młodszym zawodnikiem, mniej doświadczonym, żeby się troszeczkę rozgrzał i później posparował z Mateuszem. Nie do końca tak, no prawie, można powiedzieć, 70% taka moja myśl, moje takie zadanie się zrealizowało, ale to jeszcze trzeba pracować jeszcze też nad psychiką Pawła, ale to jest wszystko do zrobienia. Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Paweł tego chce, ja tego chcę i widzę, że idzie ku dobremu. Bartek Grawka raczej nie powinien być realnym zagrożeniem, prawda, dla takiego, no to jest boks, ale raczej Paweł tutaj nie powinien przykrej niespodzianki sprawić. I nie lekceważę w żaden sposób Grawki, ani Paweł. Podchodzimy do zawodnika takiego, jakby był z najwyższej półki. Jeżeli będzie później lżej, to i psychicznie człowiek się podbuduje, jeżeli się nastawimy, że będzie walka słaba, a okaże się zawodnik silniejszy, to wtedy to może się wkraść jakiś nawet taki troszeczkę stres psychiczny, nie? Ta nerwówka. Także tutaj podchodzimy do każdego zawodnika, tak jakby był mistrzem świata i to jest chyba mi się wydaje prawidłowe podejście. No Miśki raz już tam z Grawką się męczył. Kamil Łaszczyk, no wydaje się, że atuty są absolutnie po jego stronie, ale no Kamil lubi się pobić, a Cieślak jest może nie mistrzem w biciu się, ale to jest na pewno jego najgroźniejsza broń, więc tutaj chyba główną twoją sprawą będzie zapanowanie nad tymi emocjami Kamila, żeby nie wdawał się w głupią bijatykę z Krzyśkiem. I tak jak powiedziałeś, tak będę chciał zrobić, ale zobaczyłem, że Kamil ma taką jeszcze mądrość, że on w sparingu potrafi, przynajmniej w tych walkach w Stanach też tak było, ale już w ostatniej walce i przedostatniej walce zauważyłem, że jednak te treningi, sparingi, tarczowanie
to są takie jeszcze emocje u niego, nie? Grają, odgrywają główną rolę emocje. A tu już w tych dwóch ostatnich walkach widać było, że jednak chyba już zaczyna dojrzewać do tego, że musi wyjść opanowany, skoncentrowany, że nie ma tutaj się nastawiać na jeden cios, który znokautuje zawodnika. Tutaj są zawodnicy już z wyższej półki i mogą przetrzymać ten szturm, atak i później zacząć robić swoje. Tutaj właśnie Kamil pokazuje taką mądrość bokserską. I z tego tutaj jestem, że tak powiem, dumny, że już zaczyna myśleć jak już taki dojrzały zawodnik. W tej walce, tak jak sam powiedziałeś, gdyby wdał się w bójkę, no to wiadomo, że Cieślak też ma czym uderzyć. Kamil też i to może być różnie, raz w tą, raz w tą. No, będziemy też myśleli, żeby też w tą bójkę kiedyś do tej walki, że tak powiem, już wtrącić, tak? Ale to wszystko będzie miało swoje miejsce, swój czas. Zaczynamy boksować głową. Mądrze, jeżeli przyjdzie na ten moment bójki, to będzie i bójka. Te dojrzewanie, Kamila, o którym mówisz, to jest sprawa wielu minut, godzin, dni rozmowy i pracy nad nim, czy po prostu on dojrzewa, jest po prostu wraz z wiekiem mądrzeje? No może każdy, jak wszystko ma taki, jakiś wpływ na to, mniejszy lub większy, ale coś z tych rzeczy, co powiedziałeś, na pewno. Wiek swój robi, rozmowy swoje robią, też dystans walk swoje robi, doświadczenie jakie już nabył na ringach zawodowych. Wydaje mi się, że każda z tych rzeczy ma jakiś wpływ na to, że zaczyna mądrzeć, dojrzewać i boksować tak, jak się by się od niego oczekiwało. To jeszcze na koniec o tobie prywatnie. Słyszałem, że zacząłeś studiować, tak? Tak. Dumny student. Zacząłem studiować, pozdrawiam wszystkich moich kolegów z grupy z pedagogiki. To jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach. Na stare lata poszedłem się uczyć, dokształcać, ale po części na początku byłem troszeczkę, tak powiem, załamany, jaki to jest, ile to jest nauki, ile czasu trzeba poświęcić siedząc z głową w książce, a jak sami wiecie, czasu zbytnio nie mam, bo muszę spędzać to na sali treningowej, jeszcze teraz w książce, a co dopiero dzieci czy żona, ale jakoś to pogodziłem się, żona znowu poszła na ugodę, że no na kompromis, że jak chcę być, że tak powiem, mądrzejszy, to pozwoliła mi się uczyć. Uczę się, jest dosyć fajna przygoda. Teraz jestem już coraz bardziej nastawiony na to, że chcę to robić, bo mówię, tak powiedziałem na początku, jeżeli zobaczyłem, ile to jest tej pracy do nauki, nadrobienia, bo trochę tego jest. Już moja nauka zakończyła się w 98 roku. Człowiek odwyk od siedzenia z nocnym w książce, także troszeczkę się tyłek rozleniwił, a tutaj niestety trzeba wrócić i przypomnieć sobie te stare czasy z starej ławki. Nie ma jakiejś taryfy ulgowej? No są tam taryfy ulgowe w takim sensie, że na przykład jest przełożony, bo wiedzą, że mam jakiś wyjazd, jakiś star, jakąś galę. No i tak się cieszę, że dużo osób mi tam no, idzie na rękę, że te egzaminy są przekładane, ale cieszę się, że w ogóle pomagają w takim sensie, że są to odkładane na inny termin i tyle dobrze. Na sam koniec pozdrawiam całą moją grupę. Jakbym zapomniał, to jeszcze raz chciałem o tym powiedzieć. Jakieś fajne studentki? Studentki są bardzo fajne. Studenci też są fajni jako koledzy, bo poznałem tam paru fajnych chłopaków. W życiu prywatnym są wariaci. W szkole są naprawdę inteligentne bestie, tam o Krzyśku mowa, który rapuje, zaskoczył mnie, potrafił na z jednych z przedmiotów tam na jakiś tam temat zarapować, pięknie, tak powiedziałeś, dziewczyny są ładne, no przypominają się lata młodości. No to ci dziękuję bardzo i cieszę się twoim szczęściem w takim razie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich z Bostonu.